dniu dzisiejszym, to jest 3 czerwca 2022 roku, odbyło się spotkanie Forum Partnerów Społecznych. Spokojnie, grzecznie i merytorycznie dyskutowaliśmy zarówno o bieżących sprawach, jak i przyszłości. Zapoznaliśmy się z panią wiceprezes Tischer, odpowiedzialną za dialog ze stroną społeczną. Jest to osoba bardzo merytoryczna, znająca realia zarówno naszej spółki, jak i jej otoczenia. Jak się wydaje, wyścigi z taczkami i żółte stoliki nie będą na niej robiły wrażenia. Rozmowy, pomimo że grzeczne, nie były łatwe. Najpierw potwierdziliśmy fakt, że chętnie jako NSZZ Solidarność będziemy widzieli pozostałe organizacje w FPS. Ubolewamy nad faktem, że pan Sławomir Wręga nieskutecznie negocjował przystąpienie ZZPRC do Forum Partnerów Społecznych. Zaproponowaliśmy i ustaliliśmy kwotowy podział podwyżki. Za 3 tygodnie ruszają prace nad taryfikatorem i zmianami w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Likwidacja Funduszu Nagród Dyrektorów. Chcemy, żeby przeznaczyć go dla osób, którym podlega minimum 5 pracowników. Zarząd zadeklarował NSZZ Solidarność, że jest otwarty na rozmowy dotyczące dalszego wzrostu wynagrodzeń, uwzględniającego wzrost kosztów utrzymania i sytuację rynkową naszego przedsiębiorstwa. Pan prezes Andrzej Skwarek zaakceptował, jak się wydaje, w imieniu ZZPRC i pozostałych organizacji związkowych kwotowy podział podwyżki. Sprzeciwił się likwidacji Funduszu Nagród Dyrektorów i przeznaczeniu go na dodatki dla mistrzów. Wiadomości. Zarząd naszej spółki podjął uchwałę w sprawie przyznania pracownikom nagrody z okazji Dnia Chemika 2022 roku w wysokości 1491 zł brutto na uprawnionego pracownika. Wypłata nagrody nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za maj, to jest do 10 czerwca 2022 roku, zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody z okazji Dnia Chemika obowiązującym w naszej spółce. Wiadomości. Jak już informowaliśmy w poprzednim programie, wyniki pierwszego kwartału 2022 roku zgodnie z zapisami naszego zakładowego układu zbiorowego pracy pozwalają na uruchomienie premii w wysokości 20%. Zostanie ona wypłacona z wynagrodzeniem za czerwiec, czyli do 10 lipca 2022 roku. Wiadomości. Komplet 3 książek Kolporterzy Historii, Alfabet Solidarności oraz Kim jesteśmy i dokąd dążymy, wydanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności, do wygrania w naszym konkursie dla 3 pierwszych osób, które odpowiedzą na pytanie. Proszę o podanie dokładnej daty i godziny rozpoczęcia się wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku. Odpowiedzi prosimy kierować na adres mailowy solidarność@pulawy.com. Wiadomości. Cegiełki na Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki są dostępne w dziale finansowym regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność, ulica Królewska 3, pokój 25, drugie piętro. Koszt jednej cegiełki to 50 zł. Jesienią 2024 roku, w 40. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ma zostać otwarte Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Każdy może się przyczynić do powstania tej instytucji, kupując numizmaty z wizerunkiem księdza jako cegiełkę na budowę jego muzeum. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację imienia księdza Jerzego Popiełuszki Dobro we współpracy z NSZZ Solidarność, Instytutem Pamięci Narodowej i Pocztą Polską. Zachęcamy do zakupu. Wiadomości. Komisja Międzyzakładowa przypomina, że kolejny dyżur prawnika w naszym biurze odbędzie się już w najbliższą środę, czyli 8 czerwca. Ważna informacja to zmiana godzin dyżurów, które będą się teraz odbywać od 11.30 do 13.30. W związku z dużym zainteresowaniem poradami prawnymi prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie na konkretną godzinę.